Cześć, witam, słychać mnie? Jak Grzegorz? Poczekamy chwilę. Cześć. Siema, siema. Cześć, Aga. No, a dzisiaj zagramy jedną pozycję. Resztę trzymamy, tak? Resztę trzymamy, no. Jedną pozycję zagramy. I tu mam ten, moim takim, jak to się mówi? Cześć wam. Macie, ma tu, no fun do Franka, nie? Moim zdaniem będzie jakaś reakcja na tej parze. Wczorajsze, co tu jest? Euro JPY. O, stoi w miejscu praktycznie. USD CHF. Zrobiło korektę. Nie wiem. 7,9. I co to jeszcze było? USD JPY. No nie wiem. Albo dolar do jena, albo euro do jena. Będziemy dokładać pozycję, a drugą zamykać. Zobaczymy. Dałem dwie takie. Y to dopiero teraz powinno spadać, mi się wydaje. Ale co? Euro JPY. Nie wiem, ja mam ten, tylko czekam, nie? Myślałem, że jakieś spadki będą na jenie. Nic nie było. Zobaczcie sobie ten. Pokażę wam indeks dolara. Fajna miejscowa jest. No, odbicie. Tu mamy. To mogę skasować. Widać? Tu jest jakiś poziom. To jest ta reakcja była. No, ja myślę, że może będzie, ale dzisiaj uwaga, bo dzisiaj bezrobotni są, nie? Dzisiaj są zmiana zatrudnienia w sektorach. Nie, to nie to. Tu, stopa bezrobocia, o. To To jest jest dzisiaj bardzo pierwszy ważne. piątek miesiąca, to też trzeba uważać. No. I będę się starał do 12, żeby to się wyjaśniło. I zobaczcie, co ja chciałem tu pokazać. No czekamy dzisiaj na ten, na euro, no nie na tego funta czekam. Na tego funta, do franka. Bo jest, był impuls, zobaczcie, był impuls. Wybicie tej struktury. Jest korekta, nie? Cyk. Jest w strefie, nie? Doszło do strefy. Pun był mocny wczoraj. Dzisiaj trochę słabszy. Ale no. Cały czas jest mocny, nie? Frank też jest. Ale zobaczymy, jak się o 9 rynki otworzą. I ja planuję to zagrać. Jesteśmy w trendzie wzrostowym. I myślę, że będzie kontynuacja tego. Wczoraj widzieliście na rynkach, obserwowaliście, jakie zamieszanie było, góra, dół. Nie widzieli, ja na złocie obserwowałem. Nie było wiadomo, gdzie pójdzie rynek. Nie? I dlatego mówię, tam po 14 nie obrali trendu. Ja mówię, zamykam wszystko. Chcecie ten? Wieczorem chcecie Zoom o 19? Musimy sobie weekend zrobić.
Jeszcze raz powtórz? Wieczorem o 19 chcecie Zoom, czy sobie weekend zrobić? Ja o 19 akurat nie miałam jak wejść, wiesz? Ale wy dzisiaj. A, dziś? Bo ja Dziś. bym chciał, żeby z wami się spotkać i sobie potrenować, nie? Ja FIBO. Było fajnie, nie? Jakby ktoś był chętny, bo ostatnio tam dużo osób miało wyjazdy już na weekend. Ja dam znać w ciągu dnia, bo jeszcze nie wiem, czy Ja będę. nigdzie nie wyjeżdżam. Halo? 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 Tu Brzoza, Brzoza, Sosna, słyszysz mnie? No czekamy na ten. Jak macie jakieś pytania, to dawać. Albo czy przejdziemy sobie całe o godziny, co tu się wyprawia. No to dla mnie to jest numer jeden, to jest ten fundo franka. Bo tu widać. Tomek, a tamte zostawiamy wszystko u kogo Zostawiamy, tam to zostawiamy zczytamy? i najwyżej coś zamkniemy. Zobaczymy, co oni pójdą po dziewiątej. Moim zdaniem pójdą na umocnienie dolara, nie? No wczoraj były słabe wiadomości na tym dolarze, dlatego tak się euro wzmocniło. Eurofund. O, tu też jest. Fajnie. To wczoraj robiliśmy chyba. Wczoraj to w ogóle te wiadomości były, ja myślałam, Tak, że... oni nie wiedzieli, co zrobić. Ale zobaczcie, co by się tu teraz zmienili, bo wczoraj to robiliśmy z Darkiem. Czekałem tutaj, że może cena dojdzie do tej 50, do strefy, ale stało się inaczej. Co widzicie? Ja wczoraj USD od PY, wiesz, ono poszło do góry na jednych wiadomościach, na drugich walnęło w dół. Ja mówię, zrobi korektę, pójdzie do góry, no nie? No. Bo tam knoty, a tutaj, wiesz, wywaliło w dół. A tu w dół. Zik, poszło sobie dalej w dół. Stefania, Jola, co by się tu zrobić? Grzegorz, Aga, tutaj jakieś zmiany? Czekaliśmy na to, nie? Czekaliśmy na impuls. Pamiętacie, jak mówiłem kiedyś, jak się cena długo utrzyma poniżej 7,9, to jest trend spadkowy. I teraz możemy to zrobić. Kasować i od nowa zrobić ten impuls. I zobaczcie, gdzie cena doszła, nie? Zobaczcie, gdzie jest tu. Szkoleniowcy was uczą, że to jest głowa z ramionami, jakaś taka krzywa. I że cena powinna iść do góry. Jest tak? Akurat nas tego jeszcze nie nie było, uczyli. ale jest. Nie uczyli nas tego jeszcze. Jeszcze nie? Dla mnie to jest spadek. Biorę ten impuls, strefa. Mamy dwie pozycje. Te dwie sobie zagramy. Mamy 9 minut. Cześć wszystkim. Siema, siema. Tak to widzę, nie? Że dalej będzie szło w dół? No. Czy zrobili... A, bo to się odbiło od tego. Jeszcze zobaczę. Dobra, sobie zobaczmy, żeby się upewnić. I po lewej stronie jakieś strefy. Jakieś strefy, no tu jest strefa. Tu jest fajnie. I tu może cena dojść. Jak to przybije, to może dojść nawet. Zobaczymy reakcję, gdzie było dużo reakcji. No tu była jakaś reakcja, tu była. Czyli tu bym postawił, nie? Teraz wracam na godzinę.
Okej, okay, i tu była strefa jakaś, widzicie? Reakcja i odwrót. Ja myślę, że drugi raz będą testować. I tu mamy kolejne strefy do przetestowania, nie? Ale mówię, dzisiaj na pewno nie grać po 14, czy nawet przed 14 nie grać samemu, bo dzisiaj, kurde, będzie I masakra. nawet, czyli nawet jeśli to nawet tymi startami zamykamy, tak? Przed 14. No to ja powiem, ja będę dzisiaj śledził. Dobra. Bo jestem ciekawy. A najgorzej jak będziecie grać i wam wejdzie. No to jest. I się podniecicie i następne wiadomości będziecie chcieli to samo zagrać. A oni zrobią zupełnie inaczej. No, mnie uczyli, że 2 godziny przed i 2 godziny po się nie gra. Tak mnie uczyli. Czyli dać rynkowi trochę odpocząć, tak? Tak. Nie, 2 godziny przed są manipulacje już, wiesz? Czyli udają, że coś wiedzą, tak? Tak. A jak się dowiedzą, to manipulują drugi raz. No nie manipulują ludźmi, nie? No tutaj podpuszczają, nie? Ludzie się ładują. Oni, kurde, cyk. Druga strona. No. Dokładnie. No mówię, mamy te funt, euro do franka i mi się to podoba. Jeszcze raz zrobię impuls, korekta, zobaczymy. I mamy fundów franka. Też mi się to podoba. Jest jakaś strefa. Ja Mi wam na dzisiaj. dole robią remont, wiecie, dla sąsiadów i mam no normalnie. Remont? Tak, bo u mnie spółdzielnia, zanim No. się wprowadzisz, to się ciebie pyta, czy chcesz mieć odnowione mieszkanie, czy chcesz mieć jakieś dodatkowe, na przykład zamiast wanny to prysznic. O takie pierdoły, no nie? No Coś wam jeżeli coś pokażę, no. takiego chcesz, no to oni ci to wszystko robią. No robią zmiany. No i właśnie mają się wprowadzić sąsiedzi jacyś pode mną i robią wszystko. Wywalają ściany, przebudowywują wszystko. Jest obłęd. Powiedzcie mi, co chcecie stąd, z tej biblioteki. To wam wyślę. Myślę, że ja tutaj się widzę cokolwiek. Nie widać? Ja w okularach i też nic nie widzę. Ja się widzę, ale nie wiem, co Też jest nie wiem. dobre dla nas na początek. Trochę już nam Wszystko. powysyłałeś, a powiem szczerze, że ja nawet jeszcze nie miałam czasu, żeby zajrzeć tam, co Tomek, wyślij mi powiesiłaś. ten bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie. No, ale wyślij mi to na ten. No na grupę to wyślę. Okay. Na Gdzie to Messenger. jest? Gdzie to jest? Na górze, Widziałeś bliżej to. góry. Wiesz co, To masz od PDF-y, góry tak? patrz. To jest od Bliżej. góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódma To. pozycja. To. Wyżej, wyżej. A, okej. Okay. To też wysyłam. Może wyślę tu wszystkim na tym. Ale Tak, wyślij mi tak. to proszę na ten, na Dobra. Messenger. Nie, to co było, bo musiałam wyskoczyć na pół minuty, coś ważnego? Jakie książki tutaj, jeśli Aha, chciałaś. dobra. Spokojnie. Bogaty, bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie, tak? To ja już czytałam. Ale Aga chciała. Okej, już ci wysłałam, Aga.
Fajne książki tu są, widzę. Niektóre. Poszła Ada. O Jezu, nawet widzę jedną książkę mojego dawnego wykładowcy. Tak? Którą? Zaręba na samym dole. Chyba Adam, jeżeli dobrze pamiętam. Gioda skuteczna, wtedy się pozarałam. Dobra, wracamy na giełdę. Zaraz się zacznie. 5, 10, 15. No, 2 minutki. I pamiętajcie, gramy jednym lotem. Wszystko gramy jednym lotem. Słyszeliście, że ten? Teraz już nie ma bezterminowych prawojazd, wymieniam. Są złote 50. Co? Nie ma bezterminowych prawojazdy teraz. Słyszałam. To już od No dawna. i koszt 100 zł 50 groszy. Do 2028 roku trzeba wymienić obowiązkowo. Wleci. Minutka. Ten USDCHF patrzyliście? USDCHF. Tak, patrzyliśmy cały czas, doszło do strefy. Widzisz? Czekaj. Chciałem, że będzie płytsza ta korekta, ale No. doszło do strefy. Kto nie widział jeszcze, nie wiem, ty nie widziałeś, chyba jak pokazywałem indeks No, nie widzę. i on tu doszedł do takiej strefy. Ja myślę, że będzie korekta, nie? Więc reakcja, coś tam zareagował. To może być takie co. Mam nadzieję, że do stop lossa nie dojdzie. Takie coś. 50 może być. 15 minut się z tym euro GBP spóźniliśmy. Nic się nie spóźniliśmy jeszcze. Oj, 9, kurde, co mi się tu porobiło. Wow. Dobra, wracamy, co tam się dzieje. Bunt. A, we Włoszech jest bank, nie, ten. Dzisiaj jest, Święta. Nieczynne jest Indonezja i Singapur. Nie, we Włoszech nic nie ma dzisiaj. Znaczy, no, może jest święto, ale no, nie państwowe i normalnie pracują, nie? Okej. I euro CHF. Zobaczmy. Doszło do 50. I teraz zobaczymy. Zejdźmy na 15 minut i zobaczmy, co tu się dzieje. Ale się powybijało z portowaniem. Nie zatrzyma, czy się nie zatrzyma? O to jest pytanie.
I tu się odbił. Czemu mi to kuźwa zeszło? Co tu się stało? Dobra, wchodzimy tam. Wchodzimy na baja. Euro CHF? Tak. Wchodzimy w to. Okej, to mamy i teraz zobaczmy tą drugą. Na funcie jest jeden, drugi, trzeci knot. Wchodzimy też. Funt, frank, baj. Rozpisuję. Dobra. Powiedzmy wejście. Fund. Frank, wasze. Czekaj, jeszcze nie wszedłem. To jest GBP CHF, tak? Teraz. Nie ma. Dobra, moje jest 374. 374 jest moje. Oblosa tutaj sobie daje. GBP-CHF maj, tak? Tak. Zobaczmy, co tu jest. Strefę teraz jakąś nie potrzebował. Tu. Po tej strefie. Niech to pójdzie. Okej. Mamy. Stefania, weszłaś we wszystkie? Puściło cię? Nie, nie, to Nie, to jedna już sztuka. właśnie. W drugiej nie mogłam. Doblos 12,96. Chodzi na to, że tylko te cztery mogę po 001. Cztery tylko? No ja też no na, też nie trzy, mogłam. co? Te trzy z poprzedniego dnia i dzisiaj jedną. EP 17,07. 07 5 5. Jest na grupie, jest, nie? Doszło. I druga pozycja.
Euro CHF. Euro CHF. Podacie wejście? Euro CHF, wejście jest. 0,97 No. 409. 409. Wysoko. Jaki masz ten? IC Market? Masz taki ten spread? No ja też mam, a jest marka, to miałam 411. Okej, dobra. Może większy jest. Okej. Tak w sumie ja mam ile? 409, to samo. Nowego sobie zobaczę, żeby się. Okej. Tu. Kilka. To mówię, dzisiaj ten. Poćwiczymy się. Jak będziecie chętni o 19, no to ja muszę poćwiczyć te FIBO, nie? Ja nie wiem, czy ja dzisiaj o 19 dam radę, bo mam. Właśnie ja też nie będę znać To się właśnie o niczym. tym. A tak to w poniedziałek też bez problemu możemy No wyćwiczyć. tak, cały czas będziemy Tak, tu blokować. super. Stop loss 0,97. 97, 0,53. Take profit 0,99. Kurczę, tam chyba nie, wszystko jest dobrze, nie? Jest, doszło na grupę? Już. No, czy... Tak, Doszło. Doszło wszystko. Stawcie sobie dobrze. Jeszcze zobaczcie euro JPY. Co tu się dzieje? Zrobiło podwójny. I tu będziemy reagować. Euro JPY albo USD. a to mówisz sell czy buy? No to zobaczymy. I tu będziemy reagować. Pozostawimy sobie jedną parę, nie? Albo dolar do jena, albo euro do jena, nie? Zależnie, w którą stronę pójdą, nie? Znaczy jedną ja mam obecnie na plusie, a drugą na minusie. Tak macie? Tak. Tak, Patrz, też tak mam. jakbym ci porównam ci ten. Dam No ci. tylko to OSD CHF mnie tak trochę martwi. Spada. Euro. Coś wam pokażę. JPY. Euro JPY wam pokażę, jak to chodzi. Dodam do tego USD JPY. O Andę jest. Zobaczcie, to jest. Do góry mamy dolar do jena, a pod spodem mamy euro do jena. One chodzą tak samo. Znaczy podobnie, nie? I po prostu albo euro ruszy, albo dolar.
Jak na przykład dolar ruszy, to euro zamykamy. Jak odwrotnie, jak euro ruszy, to dolara zamykamy. Ja myślę, że będzie to o dolar. No zobaczcie, one chodzą tak samo, nie? Czy w sensie, że pójdzie do góry? Tak, jak pójdzie euro z jenem do góry, no to zostawiamy USD JPY, a zamykamy tego tam na sela, a otwieramy euro JPY na baja, nie? I wtedy mamy dwie pozycje na baja. I odwrotnie. Jak euro będzie z jenem spadać, to automatycznie zamykamy dolar do jena. A wy też macie taką różnicę pomiędzy tym plusem a minusem? To znaczy? Euro JPY ma niecały plus dolar, przepraszam, dolar JPY ma niecały dolar, a euro JPY mam aż minus 10. Też Minus macie taką 10? różnicę? Euro JPY? A to jakim ty Tak. lotem grałaś, bo ja No, mam niecałe minus. tu gram 5 i tu A. 0,05 i tu też 0,05. Jednakowy lot jest. A różnica jest no, kolosalna pomiędzy tym plusem a minusem. No nie, no to ja też mam, że gram, to bez tego, ja też tak mam. Zostaw, na Jeden razie mam mi. minus 2, a drugi zaraz będzie na minusie. Nic nie rób na razie. Czekaj. Jola, ilość pipsów jaka poszła? Tak, ilość. Czyli tutaj lot, ja myślałam, że jak Zobacz, jednak. ile pipsów masz na minusie, a zobacz, ile pipsów masz na plusie. A gdzie to sprawdzić? Czekaj, jestem teraz. Gdzie się sprawdza te pipsy tu? W aplikacji? Gdzie? No oblicz sobie, no i zobacz sobie różnicę. Aha. Różnicę musisz zobaczyć. Ja tak szybko nie umiem. A w trading view możesz sobie linijką też zmierzyć. No albo linijką, no sobie zmierz. A właśnie, mi w TradingView, bo ja wszedłem sobie na miesiąc darmowy tego Pro, nie? No. No i teraz, bo ja dałem tą kartę jednorazową z Revoluta i No. oni mi napisali, że nie mogą pobrać pieniędzy. To oni mi to teraz zamkną, czy ja Nie, wejdę po prostu zlikwiduj do... tą kartę, nie? No. Jak chcesz, to sobie otwórz jakiś pakiet, nie wiem, tam za 14 chyba tam dolarów jest, nie? No, ale nie, no właśnie, a na te darmowe, oni mi to przemienią na darmowe, czy skasują całkiem? Nie, na darmowe ci zrobią. Na darmowe, no okej, Na darmowe, no. Nie, skasują ci tam konta, nie? No dobra, zobaczmy indeks, co się dzieje na indeksie. a jen jest mocny, patrzyłeś, czy... Jem był... Słaby jest jen. Czy możliwe, że pójdzie w dół też? Na dwoje babcia wróżyła, bo tendencja jakby wzrostowa, a jeden słaby, nie? Tak, ale no nie ma, ludzie czekają. Dzisiaj jest pierwszy miesiąc, pierwszy piątek miesiąca i nie ma takiej jakiejś reakcji od tych gigantów. Powiem wam, że kurczę, ale załapałem baksera. Tak mi się to podoba. Mógłbym godzinami na tym siedzieć i się bawić. No. Bo normalnie o tej godzinie to powinno być jakieś świece, powinno się dziać, a tu praktycznie w miejscu stoi, nie? A widzieliście, pewnie nie, bo spaliście, wczoraj na jenie ja zrobiłem screena, mam na komputerze, to wam podeślę na grupę, bo nie chciałem o drugiej w nocy wam wysyłać, czy o pierwszej No. w Polsce. Normalnie jen do dolara chyba, albo jen do tego, na 3 minutach były płaskie kreski, tak jakby ktoś linię narysował i tylko te, nie? Czyli wejście i wyjście była ta sama kwota przez chyba, nie wiem, tam 15 minut. A knoty i cienie były tylko do góry, nie? Normalnie pierwszy raz w życiu taką sytuację widziałem na giełdzie. No, było mało kapitału było, nie?
No, ale wiesz, o co chodzi? Wysokie knoty i wysokie cienie, a cena wejścia i wyjścia ta sama, nie? To normalnie, no, nie ten. Dla mnie takie niedowiary, nie? To mam jeszcze jedno pytanie, bo czasami widać tak, jakby była przerwa pomiędzy świecami i to nieraz w ciągu dnia. I z czego to wynika, że na przykład jedna świeca się zamknęła, drugie jakby w ogóle nie było widać i już się Jakieś robi wiadomości, wiesz? trzecia. Jakieś wiadomości, takie to są luki cenowe, nie? Tak zwane. Po prostu Czy bardzo to od szybko wiadomości? się dzieje, nie? No i na wiadomościach przeważnie, nie? Powstają luki. Albo na otwarciach giełd. To chyba wczoraj na tych wiadomościach właśnie się taka luka pojawiła. Czymś tam zauważyłam. Czyli to jest wtedy, kiedy jest duży skok wartości, tak? Tak, dokładnie. Okej. No i wtedy są ludzie, którzy grają na zamknięcie tych luk, nie? Na przykład Aga. No, ale Nie te chcę ludzie to ty. ciężko. Te Aga, ty luki to lubiłaś, nie? ciężko To grać, ja pamiętam, że poznawało. lubiłaś na zamknięcie grać. A? No, kiedyś lubiałaś grać na zamknięcia luk, nie? Dobra, czekamy jeszcze ten euro. Gdzie to jest? Euro. Co robimy? Co tu robimy? Czy te euro GBP patrzyłam na ten sel, ale to ciągnie cały czas do góry. Trend wzrostowy. Grzesiek napisał, że TradingView to polski broker. To nie jest broker. 50 jest. Okej, okay, zamykamy euro JPY. Co mamy? Na sela. I otwieramy baja. Matko, jak mi przykro. Dobra. Ale boli, o Jezus. Dobra, co? Przeżyłam. I otwieramy baja. Podajcie mi ten, podajcie mi. Czasem boli. Podajcie mi ten. To ja mam 149,650. 139, 650. 650, tak. No. Czyli euro JPY, tak? Tak. Bye. No, czasami trzeba podjąć ryzyko, nie? I ja widzę, że tu ten jen, no, słaby jest. A ostatni był mocny. Może będzie ta korekta. Godzinki. Naście minut. Nam to jest problem, nie? Ale kurde, przesuwać tego stop lossa, nie? Jak idzie nie w naszą stronę, to jest prosto, nie? Okej. Okay. Zobaczmy, co tu jakiś potencjał. O, tutaj. Proszę. O, dajmy sobie tutaj. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dzisiaj wychodzi, że wszystko gramy na wzrost. Tak? Nawet nie zwróciłem uwagi.
Okej. To przynajmniej, znaczy nie pamiętam, co proponowałeś w Dodam. pierwszym.